Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu zasadzimy zioła. Przygotowałem dzisiaj trzy zioła. Tymianek, bazylię i majeranek. W związku z tym, że zioła potrzebują ziemię przepuszczalną, a my mamy taką ziemię typowo kwiatową, która jest dosyć po podlaniu zbita i taka zlewna, to trzeba ją czymś rozluźnić. Najlepszy byłby taki drobny żwir. Taki drobny tłuczeń najlepiej byłby, ostry taki, ale skoro tego nie posiadamy, bo nie posiadamy, to wykorzystamy do tego zwykły piasek. Połączymy, wsypiemy do tej ziemi ogrodowej, kwiatowej, do porcji powiedzmy 1:1 piasku. To dokładnie wymieszamy. Jak będzie to już jednolite, bez żadnych takich oddzielnych warstw, wykorzystamy to do wsadzenia kwiatów. Jeszcze zasypiemy, widać, że jeszcze jest dość bogate. Sypiemy wszystko, dokładnie mieszamy. Tutaj jak widać są w tej ziemi takie grudki piasku, ale to też nie szkodzi. Dlatego, że normalnie, naturalnie w naturze te zioła rosną właśnie w takiej ziemi, że miejscami jest ziemia żyzna, a miejscami jest kamienie, jakiś piach. Także jak to dokładnie wymieszamy, to będzie idealna ziemia do ziół. Tutaj po wymieszaniu odstawiamy sobie tę ziemię na bok na razie, ale pobliżej. I nasze zioła wsadzimy do doniczki. Ja mam akurat taką doniczkę, ta się podobała mojej żonie, więc taką wybrałem. Ta doniczka ma otwory w środku, żeby nadmiar wody był dla mnie wyciek. Tutaj będę to sypał rękoma, żeby było szybko. Sypiemy cienką warstwę ziemi na spód doniczki i cały czas sprawdzając, jak głęboko to powinno być. Czy jeszcze dosypać, czy to już jest dość? Widzimy, że ta doniczka jest dość głęboko. Więc jeszcze trochę dosypiemy i teraz tu pokażę wam taki sprytny sposób, którego sam nie wymyśliłem, tylko widziałem w jakimś programie przyrodniczym, ogrodniczym, angielskim chyba. Sprawdzając jak to jest, o, powiedzmy jeszcze trochę, dosypujemy, dosypujemy. Jak widzicie, nie wyjmuję tego na razie z doniczki, celowo. Trochę jeszcze, tak. I teraz wstawiamy to, widzimy, że jest prawidłowo. To najwyższe damy sobie na środku, te niższe po bokach, tak, o, jeszcze troszeczkę wysypię, bo to trochę mało jest. I teraz ziemię wsypiemy, tak jak to jest, stoją doniczki i my wsypujemy ziemię. Trochę się nam rozsypie na stół, ale to potem pozgarniamy. Wsypiemy do momentu, kiedy będzie wystarczający tego. I dosypujemy cały czas, aż z wszystkich stron równo, żeby te doniczki stały na środku. W tych miejscach wyznaczonych, na środku skrzynki, żeby do każdego boku była taka sama odległość. Sypiemy cały czas, do momentu, aż będzie wystarczająca ilość, czyli to się wyrówna z brzegiem skrzynki. Tak. Jak już mamy mniej więcej równo, ugniatamy to. Dość ściśle. Żeby to nie było wolnej przestrzeni. Wyczujemy to pod palcem, czy to jest dość, czy nie. Tutaj też pilnujemy, żeby nie przesypać sobie tych gałązek. Jak już wsypiemy, to ugniatamy. Tak samo z wszystkich stron. Mam trochę grube palce, to jest mi trudno. Ale to się da. Tutaj wsypujemy. Pieleńce mamy dość. Tutaj jeszcze na końcu wciskujemy, tak ogniatamy i wyjmujemy doniczki, ale wyjmujemy pojedynczo. Najpierw jedną, delikatnie, tak, żeby nam się ta ziemia tutaj nie obsypała. I zobaczcie, zostaje takie miejsce pod kwiat. To wyjmujemy. Czasem to jest kłopot. O, tu takie ma ładne korzenie, trochę przesuszone, ale ja to podleję później, żeby tutaj nie nalać. I idealnie pasuje nam w ten otwór, który został po doniczce. Tutaj lekko poprawiamy, ugniatamy troszkę i jest bez kombinowania, bez jakichś trudności wsadzone tak jak powinno być. Tutaj i kolejna. Tak samo. O, delikatnie. Otwór jest taki jak trzeba. Nadmiar nam to spadnie, to wyjmujemy. Wkładamy. Ciach. I jest. I ostatnia, zobaczymy jak pójdzie. Ładnie cytrynowo pachnie. Teraz o,
wyciągamy ładnie przerośnięte korzeniami. Otwór pozostał idealnie dopasowany do tej bryły korzeniowej. To wkładamy, elegancko nam wchodzi. Tutaj jeszcze dosypujemy, jeżeli trzeba, troszkę ziemi i tak obściskujemy, żeby to było szczelnie. Cała rzecz polega na tym, że gdybyśmy wyjęli te wszystkie doniczki razem, od razu, to mogłoby się nam obsypać, bo te przerwy jednak między nimi były małe i mogłoby to się nam nie udać. A w ten sposób się udało i jest bardzo prostym sposobem wszystko zasadzone do doniczki. Po zasadzeniu dokładnie podlewamy rośliny, ale nie tutaj w pomieszczeniu, tylko już na zewnątrz. One mogą stać na parapecie z południowej strony, mogą też stać na balkonie albo w ogrodzie. I co najlepsze, to cały czas z tych roślin, jak będą nam rosły, możemy korzystać, obcinać sobie liście, bazylię do pomidorów, majeranek do jakichś tam zup, do grochówki czy do innych, a to zajmą się tu od potrzeb i upodobań. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, zapraszamy na kolejne poradniki. Do widzenia.